pasa i... Nie! O, widziałem to. Stanął do pionu. Też czuję, że to będzie wesoły wieczór. Spotkanie przy piwie. Kurwa, najebali było łaskiego. A jak się ten... Pewnie tak. Co? Spuszczasz paliwo i dopalacz. Siwy? Ja słucham. Nie chcę nic mówić, ale też tak potrafię. Hehe. A potrafisz tak z wyjebanym gadaniem? Ja, Ladyn. Ladyn. Jak? O kurwa. Paladyn. Mejde. Co tu się? Jeszcze... To ognisko rozpalił. Ja tak tam. A to Widek się obok oderwany. Co tu się odpierdoliło? Jeszcze niech ktoś wigenem na wstecznym podjedzie. To co, ustawiamy się w kółko i czekamy? Nie by. To nie zwrócone? Dobra, to ja jeszcze sobie ustawię flary i możemy lecieć. Dobra, mu z dupą przyłożysz w tym. Dobra, śmiało. Ja nie mogę dymu wsiąść. No to było... Ja tak startuję, a to patrzę się tu na minusem, kiedy nagle ogon odpada. Ej, to nie było takie śmieszne, no. A nic nie zrobiłem, żeby ona odpadła. Ja, tak, takie ciary wstydu na oczach kolegów, ja. Kurwa, najebali Głowackiego, no. Tadeusza? A co, obstawiałeś? No nie, czy obstawiałem, no. Kurwa, no chyba wiadomo, że za Polakiem jestem, tak? A to z kim walczył? Za jakimś, nie wiem, Gruzin, jakiś chuj tam. Najpierw mu z łokcia wypierdolił. Gruzin, kurwa. Z łokcia mu wyjebał i nic za to nie dostał. No i później go przytrafił parę razy i tak. No. Jest i kosiarki. Mówiłem o starcie miosenki. Ale tam też. No ale tam też poszło szybko. Dobra. Ja się odsunę trochę od tego pasa, sobie przycupnę gdzieś. Jak coś to nie jest tu na radiu, bo kurde, nawet nie wiem jak je skonfigurować. No bo wieź sobie tym ustawić. Tam i tak nie wejdziesz na taką częstotliwość. Ustawmy się może już na pasie po kolei, bo z startami. No ja wam powiem, że jestem w stanie nawet do 300 na godzinę się rozbujać. Się ustawię po środku, bo... Tak, kurwa, już nie pamiętam tego, kurwa, wszystkiego tutaj w tym mirku. Gdzieś te światła włączało te boczne. To powiedz... No właśnie, w Fornecie włącz. Za ile tak mniej więcej będziesz przelatał przed nad pasem? Pytasz mnie o wysokość? Nie, za ile czasu? A, za ile potrzebujecie? No to przycudnę, tutaj będę czekał na waszą gotowość. A, dobra. To się ustawimy na pasie, podejdziesz się tym Mustangiem. Powierzę, no. Tylko nie chcę, wiesz, klopsa strzelić. Przylewam, będziemy lecieć. A wysokość jaką będziesz leciał? Dawaj, mirasz przede mną. No ja przelecę jak najniżej nad wami. No nie no, tak... Żebyśmy cię widzieli później. No to takie, nie wiem, tam ile, 50, znaczy 10 metrów nad ziemią. To że jeszcze potrzebujecie miejsca? Nie, starczy już. Tylko jak później będziemy do ciebie dobijać, to tak nisko? Ty wyżej, co tam za dymę odpali już? No muszę jakoś wypośrodkować. No, nie wiem, 300 w tych, w... I 100 metrów chcecie, żebym przeleciał, tak? Tak, bo najlepiej mi się wydaje. Dobra. To jestem 4,5 km od pasa, czekam na waszą gotowość. Podejdź tym mirażem kawałek do przodu, może. Też będą trochę miejsca.
Tak naprawdę, jak Mustang będzie startował, to tam troszeczkę chwilę mu damy. Tak. Niech on chociaż do końcówki pasa podjedzie. No my będziemy startować jak ten, jak on już wystartuje. W powietrzu ustawiamy się Gęsiego, czy jak? Włączony kalendarz? Nie, data linka włączył. A ty Viper lecisz, czy nie? No jestem nad Sanaki praktycznie, no. Z prawej strony widzę pas. A jest, F-14 w powietrzu. Kursem pasa leciał, tak? Tak, tak. Nie wiem, czy już wszyscy chyba gotowi, tak? 18 gotowa? 33 też. Miraż gotowy, tu Miraż. Mustang gotowy na tyle, ile może. No. No to ja zaczynam nalot. Drugi raz ten sam. Jest mi to dobrze. Złapisz nas tam Viper, nie? Tak, złapił. Może teraz padnę, kurwa. Ciągam. Będzie grubo. Dawaj ten nalot. Rozpędzam i nabieram. Ty lecisz tam 0,9, tak? Czy kto jak 0,9, tak, tak. Bo później jak się złapiemy, to skręcimy trochę w prawo, żeby posunąć ten lecieć, nie? 1,8 mili. Tomkat nad nami. W którą stronę wyjdziecie? A, no, normalnie, tak? To tak jak zwykle. Overlord, bra, 110, 4, 130, at 18,000 flanking. Dobra, wysokość okej. To się rozpędza już Mustangiem, czy też powoli. To jest sama godzina, jest. Ponatywał chyba. Widać go po naszej prawej. Dobra. Zapierdala! Poszedł. Będziocha! Tak bardzo zapierdalał, że rozjebał sobie generatory. To nieważne. No, właśnie już je odpaliłem na nowo. Dawaj, Mirek. Dobra, ja już dochodzę do formacji. Tam Mustang, za tobą jesteśmy. Tak, dobra, Hornet poszedł, ostatni. Tam mówcie mniej więcej, ile wyjdzie prędkość. Bo tak to nie dogoni. On mnie nie dogoni. Kręcę w lewo. Nie, jest git. On nie, tak, nas nie dogoni. Czyjaś belka ogonowa tu leży. Ja mam 200 mili. Jesteś tu nisko, leciskoś prawie. Ja aż tak mogę. Skręcę tak lecieć. Leć prosto. Znaczy ja za tym, ja za Przemkiem lecę. Aha. Dobra, spróbuję zwolnić po prostu. Wypierdol klapy płynie. Wszyscy na pełnych klapach w ogóle. No ja mam. Mimryk automatyczny. Ja lecę za 133, F-18. Miraż mi gdzieś zginął. Mam 150 metrów mniej więcej. Może się wycofam. Mam 150. Doganiasz mnie? Tak. Koło 150 knotów. Dobra, przeganiam cię. Dobra, przeganiam sobie już wtedy. Ja was pokupiłem wszystkich. Lecimy kursem 030. F-14 skręć w lewo. Skręć, nie, w prawo. Albo w prawo mocno, no. Tak, robię oberka w prawo. Tu 33 ty ich widzisz? Czy tam 27? Widzę, widzę. Dobra, bo jestem na twojej prawej. Dobra, to sobie wyrównuję już powolutku. Kto ma jakiś tam dym, to niech odpala. Paliłem. Widzę Harriera, dobrze. Wyplanę te dżinsoły trzeba programować, czy wystarczy, żeby łeb? Programować. Ale ci trochę szybciej w sumie niż 150, tak 180. A co wtedy, jak mam łeb podustawiony, to co mam wybrać? Dalej programować te dżinsoły, czy w to? Jak masz waypoint, to w to. Tak, że się zadymili, że nic nie jest. Koło 150 knotów lecimy. Tak, 150 lecą mniej więcej. A ile to jest w kilometrach? Razy 2. 1,85. Ja tak sobie ustawiłem, że to się w miarę trzyma. Dobra, ja jestem 18 po prawej Harriera. Mustangiem jak tam trzymasz? Maksymalnie z prawej podchodzę. Co mówisz? Mustangiem tam zaspokoję, nie? Dolatuję. Tak, tylko że on chyba... Nie, ten wskaźnik jest true airspeed, czy jak? Nie, to jest mile. To jest inna jednostka. A, to jest 1,6. To są mile lądowe. Tego tak, kurde, tak patrzę. Mi się to nie zgadza, bo ja prawie 200. Jest taki kąt natarcia, bo ten Mirek. No, bo ja Mirek nie lubi... No tak, jak to delta, nie?
Dobra, już też wyrównuję. Dobra, tym harrierem to ty wyłącz te dymy, bo nie widać nic kompletnie. Dobra, włączam. Git. Ja tu się Hornet z tyłu trzymam. Mustangiem dołącz bliżej, Tomcatem dołącz bliżej. Staram się. Tak nie wiem, czy mogę podlecieć bliżej, czy obiernik i wyhaczę. Nie, jest git. Jeszcze masz dużo miejsca. Harrier to ma tu najlepiej. Jakie masz ten ustawione dysze? 45 dyszy, 54 dyszy. No to tak, ten se pożyje. No ja trzymam prędkość, trymam, w ogóle nie ruszam, sam mi leci. Może się z lewej ustawię. Uwaga, Mirek, będę latał ci nad głową. Roteń, dasz radę bliżej polecieć? No i ciężko będzie. Dobra, bliżej chyba nie dam rady. Ja pierdolę. Zajebista formacja. Hornet też już bliżej nie da rady. O kurwa. A gdzie on jest? Bo tak nie mogę się spojrzeć. To już za dobry. A kto jest alfa? Do kogo się wszyscy łapiemy? Do miusemki. Bliżej tym sukojem. Jeszcze daleko miałeś, spokojnie. Kurde, to tak ciężko, strzelanie panuje nad tym Mustangiem. Że twoje koło mi wchodzi w chat prawie. Kurwa! To mi twoja ta dymiarka. Kurwa, gdzie wy jesteście? Pod tobą. Wychodzi, zbliżam się z prawej. Sorry, że tutaj tak majtam po tej lewej. Dasz radę się wznieść tym mirażem? Czy nie da, czy ledwo zimę? Ledwo je, ja ledwo. Okay. Ja mogę, tylko dopalić muszę. Chyba fajkę. Nie mam tym włączone, czy nie? Ty jesteś Harrier, tak? Tak. Wyłączone. Chyba. I nie włączaj ich, please. Bo mi to przez chód przeleci. Harrier, nie włączaj do pałki, bo ich wypierdolić, kurde. Dobra, Tomcatem na moją lewą poproszę. Kurwa. Viper. Padnę teraz. Uwaga, bo spróbuję górą przejść. Górą przejdę, uwaga. Pagórek przed nami. Okej, okay, to. Uwaga, będę zachęcał w lewo. Jak lewo? W Titaniku. Pierdolę, kurwa, strach z wami lecieć. O. To? Nie wróży dobrze, to nie wróży. Twierdzi pod czepem. Tomka, tu uważaj na prawą. O. A wpycha się tym mirażem, tak? Tutaj jeszcze pomiędzy? Na prawą? O, czy na lewą? O kurwa. Ciężko mi jest trzymać. Nie widzę tego miraża. Najlepiej to na Harek, a potem ja pewnie. W lusterku widzę Mustanga. Dobra, będę prostował za 3, 2, 1. Odpuszczam zakręt. Może za daleko trzeba to się. Dużo trymu. Kurde, nic nie widzę na chacie przez twoje gazy wylotowe z Harriera. Gdzie ten miraż, bo nie widzę? No i trochę w lewo przodem, w prawo. Ale wszystkie maszyny inne, ty. Czy nie było takiego miejsca? Taki był cel. Jest ktoś pode mną? Tak, węża przez śmigło sobie w Mustangu przepuszczę. Ale na sztywno widzę ten krowa. Kurwa, miałem go tak ładnie wytrymowanego. To miał ósemkę? Tak. No właśnie widzę, że tak trochę miota. Czyżby ci się ciężko leciało, mi ósemka? No jak już jestem po połówce 0,7, to czego ty byś się spodziewał? Taką temperaturę? No, to...
No oczywiście taką temperaturę, bo gorzała jest zimna. No to jest piwo. Piwo mi się skończyło. A gdzie my w ogóle jesteśmy to wiecie? No nie wiem. Nad Kaukazem. Nie ważne. Dobra, włączę sobie autopilota na headingu i na pitchu. O ile dobrze to jest. I na altitude, sorry. Kurwa, czemu on zakręca? Co tu się odpierdala? O kurwanckiego. Dobra, nie, autopilot jest bez sensu. Już poprawiam. No to, żeś się nie popisał przed kolegami. No bo ty... To nie mam wiedzieć, co robi autopilot w miłym sercu, jak go pierwsza spróbowałem użyć. Kamowa w sumie łatwiej byłoby tylko i tak. Gramów to 300 spokojnie poleci. Znaczy też zależy z jakim wiatrem leci, nie? No właśnie mi kurwa tutaj ten suchej prawie zajebał. Jest, nie spojrzałem w lewo, to Mustang. Piękne. Wytrymuj go sobie, bo tak... Tak mam pewne obawy. Chce się Mustanga? Tak. Chyba ją tak daleko puszczę to tok, że nie mogę zgadzać. Wiesz, a my tak mocno przyspieszyliśmy, że synchronizm, którą muszę sobie inaczej też ustawić. Bliżej tym suchojem. Zresztą Mirkiem też. Powiedział, powiedział. Ale brzęczy tym Mustangiem. A dziwne, że mnie ósemki nie słychać. Ja to w ogóle nie słychać, ja w ogóle nie słyszę, Haliera też w ogóle nie słyszę. Ja Haliera to... tylko tak naprawdę. Podlecę do tej kosiary, zobaczę czy go słychać. Zawsze Halier był najgłośniejszy, tak go nie słychać w ogóle. Ja też tego odkurzacza nie słyszę. Leci do airbreaku wyjebany. Kto? Ty. Harrier. Tak? Aha, dobra, bo faktycznie, dobra, ja mi się airbreak zostawił, bo ten, bo przypadło się, dobra. Dobra, taka zbieranina to mi się podoba. A nawet nie wiedziałem, że mam airbreakiem włączonego, ale teraz go już nie będę wyłączał, bo... Bartek, wyłącz smoka. Zrób jakieś screeny. Robi cały czas. Nie włączyłem OBS, ale nie wiem, czy nie będzie klatkować. Ja mam włączonego od początku lotu. No można zrobić ten, debriefing. Można. No i pięknie. No co, próbuję lądować w takiej formacji? Nikt nie powie, że się nie da. W mieście? Na jakimś budynku? Znaczy no to ten, to Harrier na lotniskowcu ewentualnie. Rostow Milinę i ląduje. Na lotniskowcu. Co jest? Oho, kurwa, pierdolu. Ale pierdala, aż tu słychać. Było słychać go. Całą Polskę niesie. No pytanie, gdzie jesteśmy? Tam gdzie burza. Jesteśmy... Już zobaczę u siebie. Na północ od Kutaisi i jesteśmy jakieś... Po lewej stronie powinno być Senaki, bo ta górka jest. 23 mile od Kutaisi jesteśmy. A gdzie Słuko jest? No nie istnieje, to jest za wami. Jeszcze żyjecie? Oczywiście. Senaki, sorry. No dobra, to co? Senaki. Okej, to zakręcam w takim razie na Senaki. Powiem tylko, czy lewo, czy prawo. W lewo tak. Będzie zakręt. I zakręcam. Czekaj, to czekaj. O Jezu! Tak, o. Się bałem, że ktoś się z kimś zderzył. No to tak być. Mogło być. Słyszę tę moc Mustanga. O, chyba się wybałem, kurwa, przed wszystkim.
A to teraz sobie wyobraźcie, jak podczas tych wszystkich sesji na stulecie Polskich Sił Powietrznych leciała kasa z fotografami na tej, na rampie i Su-22 miał z tą samą prędkością polecieć. Kasa osiągała swoje VN, gdzie Su-22 nie było w stanie tak wolno polecieć. Gdzie jest reszta? No, dobrze, że w ogóle było w stanie polecieć. Dobrze, że w ogóle poleciało. Dobra, wyprostowuję teraz. Lecimy na tą górą? Tak, tak. Czy ktoś może chciałby przejąć prowadzenie, czy dalej ja prowadzę? Prowadź. Ja też najwolniejszy, to tak. No właśnie. Nie, generalnie mógłbym autopilota ustawić, ale nie wiem, jak to wyszło. Tak jak spróbuję. Albo za górą, bo mam nadzieję, że lecimy za nisko. No, mi pokazuje, że się w nią wpieprza. No to ten, będziemy się wznosić. Takie delikatne, 2 metry na sekundę. Czyli 3 stopy na sekundę. Wróć, 6 stóp na sekundę. Jak się dogadasz, to daj znać. Ej, Bartek, blisko. Kurwa, bałagan, deformacja. Ja nawet nie wiem, co się z tyłu dzieje, nie mam jak się obejrzeć, bo zaraz ja się kogoś... Ja się boję po prostu obejrzeć. No ja też. Kabina pozwala generalnie. Nie? Ja na F3 na chwilę włączyłem, ale tak wróciłem do kabiny, tutaj się wyrwałem jutemkę. Dlatego ja się zajmuję naszymi screenami i je wrzucę na forum. Ja sobie replaya obejrzę potem. Low flight, kurde, leci team. Jakiś Seat zrobić. Mi ósemka osłania tego. Harriera podczas Sida. Nie, mi ósemka z harmami. Leci. Harmami. Ma na pacę. Nie śmieję, był na 26, który miał MK82 na pacę. I co, mechanik przez drzwi wypychał? Tam były jakieś systemy zrzutów do tego specjalnie opracowane. Dobra, autopilota mogę włączyć, ale trzymania wysokości nie mogę. I jeszcze nie, kontrujemy w prawo troszkę. Taka bardzo delikatna kontra będzie. I sił pobryt. Daleko jeszcze. Kurwa, spociłem się jak bieg. Co to do nas dołącza? Problem, wiesz, prysznic brałem, cholera jest. No ja już drugiego nie planuję. Co do nas dołącza? Oj, niedobrze. Oj, nie rób tak. Nie rób tak. Nie rób tak. Nie rób tak. Ja tak lecę i tak wyczułem, że robię ten piernik leciałem. Dlatego tak się bawiałem. Już, dobra. Dobra, dołączamy z powrotem. Spokojnie. No bo zaraz robię z powrotem. Co ta temperatura sobie nie zrobiła? To weź tam Harrier, dołączę zaraz za ciebie. Dołączę, a tu widzę, że kolejny Harrier przyleciał. No właśnie, kapitan. Tylko że go nie ma na tym tiku. A no to chyba się nie dogada z nami. Tylko to jest z przodu, to jest kapitan. Tak, tak. On chyba bardzo chce przejąć prowadzenie. Okej. Okay. Nie, mijamy z prawej. Zastanawiam się, co tu się kurwa odpierdala.
goni, kurwa. Jeden drugiego goni, co? Polskie siły powietrzne. Ostatnie uważaj trochę. Narodowe siły powietrzne. No kurwa. Prowadzący, kurwa. Gdzie on jest? Jak sobie pobudzę na koncert na widoku, to jest lipa. Już. Już jest spokój. Teraz was na spokojnie poprowadzę do pasa. Gdzie ten Harrier? Jest za... teraz... za Mustangiem. Przejdziesz Mustang na lewo? Ej, już, już. Dobra, uwaga, wygaduj zakręt na kurs pasa. No dobra. Uważaj, słuchaj. W lewo, tak? Tak, no 0,9 będzie. Mam podwozie już wysuwać, to daleko jest? Myślę, że razem chyba wszyscy się nie zmieścimy. Bardzo bym chciał wam powiedzieć, ale mogę mieć problemy z popatrzeniem? Też niekoniecznie. Bo zdjęcie ręki z Joya kończy się tak, jak widzieliście. No nie, to nie znajdzie. Mogę takana ustawić. Tak, 9 km. A to co, to mam przejść na lewo, tak? Ej, dasz radę? Staram się. Nie no, ja też to mogę przejść na lewo. Nie, dobra, postuję. Dobra, już jestem. Pierwsza zmiana na nową mi 8 przy 300 na godzinę. Zasukuj mi. No, 15 bez skrzydła przy 400 grondają. Dobra, ja się odsunę i znowu. 14 mil. Ja podchodzę bezpośrednio za miłsemką. Ustawię się może w kolejce. Za miłsemką. Gear down. Dobra, to ustawiałem się w kolejce. Miłsemka, Mustang, Harrier, później 18, tak? Tak, tak. Ja sobie na dobra, koryguję w prawo. I to... gęsiego, tak? To jest tak. Akurat moja prędkość do lądowania, nie? Ja mam na żółto teraz bola. Ja to dam radę też. To za Hornetem? Chodzi? To chcę. To ja wejdę za Horneta. Ale wy prawdopodobnie wszyscy mojego braka wlecicie, nie? Nie przeszkadza nam to. Rób touchdown tam gdzieś na końcu. Tak. Może na trawie zrób tym Mustangiem. Z boku pasa. Dobra. Na prawo. Tak, tak, koryguję w prawo na kurs pasa zaraz. Patrzę, tu trochę odstąpił. I obniżam do lądowania. Gdzie lądujecie? Tak, ale tak trochę z boku chyba. Kurwa, przepadłem, aj! O, ktoś spadł. To było się katapultem. Ale to mi iraż to wiesz. Ty gdzie to jest? Czy 300 na godzinę mi 8 jest niesterowna? Kurwa. Wow, siadajcie. Wcześniej siadli. O. Ja odchodzę na drugi raz. Kataj, siadaj, nie bądź. Mustak poszedł. Kiedy? Na trawę poszedłem, nie? Przecież to dziwiąco dobrze usiadłem. Dobra, siadajcie, siadajcie. Jak ja zwolnię to... dobra. O kurwa! O ten co odwala! Siadaj, żyję! Ej, ja się teraz twoją belkę ogonową wpakuję. Lol, żyję! Jak patrzyłem na ciebie z 18, to wyglądało tak, jakbyś się kręcił kurwa pionowo. O, jak lagi, jak mi ścięło. Tak, słuchaj, nagle dziwnie się zachował. Wróci. A co się stało tam na końcu pasa? Tam coś wybuchło? Jeszcze tak, nie. To ja próbowałem przy ziemi przy 300 na godzinę. No i to chyba część Mustanga? To belka ogonowa leży. Co to się dzieje? Jestem pod wrażeniem, jak mi do tego dobrze siadło. O, i ósemka. Bez żabkowania, elegancko. Podjedźcie wszyscy do mnie, to zrobimy selfie. Chodźcie go otoczymy. Selfie. Fotkę ostateczną taką, jak wyglądało lądowanie. Jak się na wstecznym jeszcze wycofam. O kurwa, gorąco się nadal.
coś czuję, że ta grupa DCS World na Facebooku będzie bardzo ucieszona takim mass flightem. Gdzie jest Mustang? Kołuje. Spokojnie. Jadę. Jedzie i 14. Jeszcze poprosimy tego, Mirka. Mirek nie żyje. To podjeżdżaj tak. No, podjeźdź tak czy inaczej, bo leciałeś za informacji. Tomka, stój. Słuchaj, zakręcaj. A, i Mira się wciśnie między mnie a Harriera. No? Gdzie on stanąć? Ja mogę wymanewrować gdzieś, jak chcecie. Ty na trawie. Su-33 stoi dobrze. No, trochę niesymetrycznie, ale kij. Harrier i 18, otwórzcie te kabiny. Ja może stanę faktycznie, przesunę się w lewo, w prawo trochę, co? No, dobry pomysł. Jak bardzo jest różnica w rozmiarze pomiędzy Su-33 a pomiędzy Harrierem. LOL. Czekaj, podjadę Mirkiem. O, dobrze. Jeszcze tym Harrierem troszeczkę w lewo, bo tam się musi Mirek zmieścić. Wy na pasie stoicie? Tak, bo nic nie słyszę przez to, że mam za mnie. Kurwa, to jest tak głośno, że nic nie słychać. Gdzie? Mam już... W lewo trochę, żeby się jeszcze Mirek zmieścił. Przedam wam tajny trik, naciśnijcie sobie lewy Ctrl S, wycisza grę. Tak też. A dobra, ale silnika nie słyszę, to mi pomaga. Starcie. Minimalnie w lewo, tak? Ja sam, żeby nie przeładować tej miłusenki, żeby tak ładnie wyszło, że lot i tak dalej. No mógłbyś, bo taki wrak jak leży, to... Zrobimy jednego takiego i drugiego potem. Uj. Jak się przeładuje, wyląduje obok was. Nikt nie zgłosił lądowania. A się bany posypią. Ta, Bartek, może przeładuj serwer. Rotain, jak tam? No, jestem na taksi, spokojnie, zaraz dołączę. Starczy czy jeszcze? Ładnie. Będzie dobrze chyba. Tomka, ja lepiej złóż te skrzydła. Złożyć? Bo zaraz go rozpieprzysz. Nie, jest akurat na ten. Nad nim przeszło to skrzydło. Przeszło nad. Dobra, to ja się restartuję w takim razie, bo to tak, takie lądowanie to brzydko wygląda. To jest dysproporcja w wymiarach, kurde. Tylko twój... już się mówi, że twój wrak zostanie. Nie, spokojnie. Kurde, te śmigła zostały, na których ja stoję. To się wy... Nie, to ja mam inny to się wytęteguje. Stawimy się w linii. A nas samolotami po jednej stronie ty będziesz? Ty to ustawmy się od najmniejszego do największego. Nie, znaczy wiesz co ja myślałem? Żeby ustawić się w linii, po prostu samoloty. A nad samolotami po prawej stronie na przykład miłosemka, a po lewej ja w Harrierze. A w sensie wiszące? Tak, nad samolotami. Dobry pomysł. No ale to jak ten, jak Mirek przyjedzie i to poprawi. Tak. To niech ten Su stoi na środku. Ja już tam staję. Ustawmy się może tak na pasie, tylko że nie wzdłuż, a ten. A równolegle. Nie równolegle, tylko ten. Kurwa, to samo powiedziałem. Na razie to... Prosto, no. Bokiem do pasa. No, ale ja nie mogę cofnąć, prawie ciężko. Jak wjadę w trawę, to już chuj. Ale to skręcisz, to jest ten, zwrotny byk. No w sumie mogę spróbować. Zresztą ty można w sumie nawet tak stać jak stoisz i inni po prostu doparkują do ciebie. No ale ja się też nie przestawię za bardzo chyba. A. Nie wykręcę teraz, za blisko pojechałem. Nie no, co Su-33 się kręci w kółko, czy to jest lotniskowca. I to tak samo Tomcat. No i Hornet. To Su-33, no wykręcicie. Polecimy taxiwayem i tam się zaparkuje na tej płycie podstawowej obok. Czekaj, ja sobie zamknę klapkę. O kurde, wy wymagacie ode mnie, że ja tyle będę taksował. Nie, no właśnie, bo ten Mustangiem ciężko mu będzie. Nie, no dobra, wytaksuję to. Mustangiem zakręci w miejscu.
No tak, to kręci w miejscu, tylko że te radary... A ja się pytam, gdzie jest Miraz? No już chyba podążam, no. Jest problem. Jaki? Ląduje. O kur... A nie, dobra, odbija chyba na drugi krok. Chyba to zauważył. Kapitan. Chyba nas zauważył. Pas w Senaki jest zajęty, do odwołania. Rezerwacja jest. Gdzie mam stanąć? Pomiędzy Harrierem a Hornetem. Jakby, kurwa te jest... łopaty co kręć w lewo, skręć w lewo sobie. Nie no, w lewo nie wykręcę, bo dobra, na trawę wiadę. To za 133. Gwiazdka ma być, miała być, czy co tam? Bo on gdzie ma stanąć? Nie no. Między Su a... Gdzie on tam się nie zmieści? Lepiej między Hornetem a Harrierem. To Barus, przestaw się bliżej Su 33. Dobra, to ja zrobię... Czekaj, zrobię tak. Najpierw się ustawię Miraż, ja dolecę. No poczekaj, muszę sobie wytrymować samolot. Tu się nie zmieszczę. Wiem, Bartku, dlaczego mi nie odpaliło TGP. Jeszcze jeden przycisk, kurwa, nie wcisnąłem. Parkuję się do sensu. Nie wcisnąłem. To dlatego. No dlatego, no. Po prostej teraz tutaj. Po prostej, po prostej, po prostej. No. No dobra, niech będzie. Teraz Barus, siadaj. W tym miejscu, gdzie jestem? Tak. A to nie widzę, co się przede mną dzieje, dlatego pytam. Obróć ciekawie jak w lewo. Troszkę do lewa. Dobra, będzie git. Nikt z tego strzelać nie będzie. Ja zapomniałem, mogłem ci skrzydła po prostu złożyć. Kto tu chce startować? Tyle dla fotoreporterów. Ten skrzydła składaj, że składa. No i najlepszy, najmniejszy jest Mustang. No? Mustang, później chyba Miraż z Harrierem. Osiemnastka. Suka największa. No. Bartku, a czemu ja widzę fart na środku morza? A nie interesuj się. Obok Stenisa. Okej. Może być i tam, aby nie zatonął ten fart. Bo w sumie został zdjęty jeden medywak z grupy tego Stenisa, nie wiadomo, krzyczy na. Co? To odjeżdżamy? O, zniknęły te, zniknęły łopaty z ziemi. Ja się mogę pokłonić, tak, odpaść, tak. I do góry. O. Tak. Teraz jak ci puści ten hamulec. Nie, ale ja nie robię gazem. Ja to zawieszeniem robię. O kurwa, to right. No to a, spójrz sobie na moje podwozie. No. Pięknie. Dobra, puszczamy ten pas, bo zaraz będzie, bo bany się posypią. No to ja sobie idę. To. Dziękuję bardzo panowie. Spróbuję wylądować na Su-33. Ciekawe, czy to się uda. Nie. Mówicie? Na razie. Teoretycznie się zmieścisz.
Ja spróbuję wylądować na miłosemce. Ja spierdalam tak. Ale wieje. O, Mustang uciekł. Jazda, jazda, jazda. Kurwa, delikatnie. Aj, 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 aj. Co tu się dzieje? No, kurwa, Andrzej. Andrzej. I się zaczepili. Palimy się, kurwa. Ojej. O, stykałem się końcówkami. Przeżyłem. Co się pali? Przerzuciłem się na drogi. Straż pożarna, zaraz wezmę jakiś ten wodę. Chociaż tą wodę mam w Paryżu. Złoto, panowie, złoto. Nie ma takiego kołowania. Wyprzedzam tą twoją bagietę. Bagietę. Skurwa. Citroen. What? Oj, oj, ten co robi? Kurwa, patrz, stuknął mnie, no. Proszę. Co się stało? Stuknęłeś mnie, no. O kurwa. No popsułeś sobie coś, a ja znowu żyję, kurwa. Dwóch już pokonałem, słuchaj, ja i... O kurwa! Pokonałem! O kurwa. To się zachował bez pierwszej odległości. Spadaj! Już. Puszczam cię. Leć. To co, lecimy na migi? Pierdolić? Kurwa! Wow. Ja prawie dostał. Ghost Rider. O, spadł. Mustang. Mustang zahaczył miósemkę, a miósemka prawie we mnie jeszcze wyciąłem. Nagrałem sobie to. Miósemko zahaczyłem ze strzelenia. Sztos. Kto by się tego spodziewał? Odejdź tą kosiarą. I to bez strat we własnym sprzęcie. Znaczy, dobra, przednią stójkę ujebałem. A faktycznie gdzieś ci kółko odpadło. Trzeba poszukać. Goni mnie tym odkurzaczem. No jak wiedziela. Gruz lecisz jeszcze? Nie. Jak ty zapierdzielasz? No wiem. O Jezus. O kurde. Oj, zabiłeś mnie. A, rozdoczyli się. Ja tak lecę, nie widzicie? Nawet tu jakiś opór. Coś ja widziałem twoje koło wewnątrz. Niosenka nie ma kółka jednego silnika. No bo nie zaczynaj z tą kata. O Boże. To ci teraz ten silnik wysiadł? Nie wiem. Prawy silnik mi wyjebało. No bo kto jeszcze żyje? Nie, lewy, sorry. Wiesz, ile zostało z tego twojego Harriera? Jedno koło. Nie, bo już zmieniłem rolę, wiesz? No. Dobra, miłosemka się właśnie rozbija? Nie. To żyje. Nie. Nope. Nie mam już lewego kółka. Chuj z tym. I przedniego też. I obu generatorów. To jest trochę wygląda jakbyś na wodzie mógł lądować. Mi 14. To mi 14 masz już. Że kapitan cały czas krąży i czeka. To ewoluuje. Generatora nie masz? Nie mam obu generatorów.